Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich miłośników Pisma Świętego, poszukujących Bożego objawienia, aby lepiej żyć ku Bożej chwale. Moi drodzy, dzisiaj będziemy już po raz ostatni zastanawiali się nad kwestią dziesięciny. To będzie już czwarte nasze spotkanie dotyczące tej biblijnej instytucji wspierającej dzieło Boże. Ale zanim otworzymy Nowy Testament, aby zastanowić się nad tematem dziesięciny w czasach apostolskich, w kościele pierwszych chrześcijan, chciałbym podać kilka ogłoszeń. Przede wszystkim mamy do dyspozycji w naszym sklepie na Facebooku Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska wiele pozycji literatury. Płatnej i bezpłatnej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, składania drogą mailową zamówień i zamówione książeczki, broszurki, wyślemy Państwu pocztą. Chciałbym zareklamować dzisiaj piękną broszurkę 10 Bożych Przykazań na temat dekalogu. Jest bezpłatna. Każdy, kto zamówi, otrzyma ją pocztą. Chciałbym również zareklamować inną bezpłatną broszurkę pod tytułem Biblia mówi. Podane są tutaj różne tematy biblijnych zasad wiary i oczywiście ich uzasadnienie oparte na zapisach Starego i Nowego Testamentu. Każdy, kto będzie chciał, zamówi, otrzyma pocztą. Bardzo fajną książeczką jest książka pod tytułem Poza wyobraźnią. Przedstawia wspaniałość Boga, Jego mądrość, wszechpotęga, jednocześnie dobroć, miłość, sprawiedliwość i miłosierdzie na tle potęgi kosmosu, cudów otaczającego nas wszechświata, jak również tej najbliższej nam natury, którą obserwujemy na co dzień. Poza wyobraźnią, zachęcamy do składania zamówień drogą mailową. Pocztą wyślemy tą bezpłatną książeczkę pod wskazany przez Was adres. Oczywiście również pamiętajcie o tym, że by nacisnąć dzwoneczek, by być powiadomionymi o kolejnych materiałach, które przygotowujemy. Zostawcie pod filmem swój komentarz, jeśli uznacie za słuszne, łapka w górę albo w dół. No i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Teraz po tych wstępnych myślach, przejdźmy do tematu dzisiaj przygotowanego, z którym chciałbym się z Wami podzielić. A więc, czwarty odcinek dziesięciny. Jak wyglądała sprawa dziesięciny? W czasach Kościoła Apostolskiego, w pierwotnym Kościele Chrześcijańskim. Otóż nie znalazłem w Nowym Testamencie tekstów wskazujących na to, aby pierwsi Chrześcijanie oddawali dziesięcinę. Ale w ich wypadku dziesięcina była pominięta, ponieważ oni wszystko poświęcili dla sprawy bożej. Chciałbym odczytać pewne teksty zawarte w księdze Dziejów apostolskich, które to potwierdzają. Najpierw popatrzmy na Księgę Dziejów Apostolskich, drugi rozdział i tam werset 42. Cóż tam takiego mamy zapisanego? Księga dziejów apostolskich, drugi rozdział, werset 42 do czterdzieści Autor Księgi Dziejów Apostolskich zapisał: I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości. I rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. A więc proszę zauważyć, tekst przedstawia nam, że pierwsi chrześcijanie w czasach apostolskich dzielili się między sobą swoim majątkiem, tworzyli wspólnotę, która w zasadzie była otwarta na te kwestie materialne. Także tutaj czytamy: wszystko mieli wspólne. Byli razem, razem czcili Boga, mieli wszystko wspólne, sprzedawali swoje majątki, posiedłości, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. No w takim wypadku jest to zrozumiałe, że jeśli ktoś poświęcił cały swój majątek, albo przynajmniej większą część swojego majątku, no to. W tym mieści się dziesięcina, i to oczywiście bardzo zwielokrotniona. Popatrzmy na inny zapis w Księdze Dziejów Apostolskich i tam rozdział czwarty od wersetu 32 po 37. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał. Ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu pana Jezusa. A wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, Sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i kładli u stóp apostołów, i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą co się wykłada, syn pocieszenia, Lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze. I złożył u stóp apostołów. A więc mamy kolejny tekst biblijny, który stwierdza, że pierwsi chrześcijanie tworzyli wspólnotę nie tylko w dziedzinie duchowej, ale również w kwestii materialnej, wzajemnie się wspierali, sprzedawali swoje majątki, posiadłości, poświęcali na dzieło Boże. Mamy też piękny przykład, yy, zapisany w piątym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich od wersetu pierwszego, który brzmi następująco. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i zawiedzą żony, zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr Ananiaszu: Czym to omotał szatan serce Twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była Twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż Cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś słysząc te słowa upadł i wyzionął ducha, i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali, a po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc co się stało, i odezwał się do niej Piotr: Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: Tak jest, za taką. A Piotr do niej, dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Ta historia z kolei przedstawia nam pewne oszustwo, których, którego dopuścili się Ananiasz i Safira, małżonkowie, którzy sprzedali swoją posiadłość, umówili się, że będą mówić, iż wszystkie pieniążki oddali na sprawę Bożą, ale część jednak sobie zatrzymają. No kłamstwo wyszło na jaw. Bardzo ostra reakcja Boga. Także oboje zmarli nagłą, natychmiastową śmiercią. Ale nie biorąc pod uwagę ich oszustwa, całokształt tej historii potwierdza dwa poprzednie teksty, które przeczytaliśmy, że rzeczywiście pierwsi chrześcijanie pałali tak głęboką wiarą i miłością do Chrystusa, że oddawali wszystko dla sprawy bożej. A więc w tym wypadku jest to coś więcej niż oddawanie dziesięciny. Ale popatrzmy teraz na dalsze fragmenty Nowego Testamentu. Zastanówmy się na temat dziesięciny w katechezie apostoła Pawła. Chrześcijanie w Macedonii i Grecji postanowili wesprzeć materialnie zbory w Jerozolimie, w Judei. Uznali, że z wdzięczności wobec tych zborów w Jerozolimie, w Judei, dzięki którym poznali Słowo Boże, przejęli dobra duchowe, udzielą im pomocy materialnej. Dla zborów chrześcijańskich w Judei była to ważna pomoc. Gdyż w tym czasie zbory te były prześladowane przez Żydów no i cierpiały niedostatek. I popatrzmy tutaj na pewne teksty biblijne, które zapisane są w księdze listu apostoła Pawła do Rzymian, 15 rozdział, i tam werset od 25 po 27. A więc otwieramy list apostoła Pawła do Rzymian. Rozdział 15 i w 15 rozdziale, wersety od 25 do 27. Paweł zapisał: A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia, bowiem Jachaja, Postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż, jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Apostoł Paweł przedstawił tu bardzo ciekawą myśl. Mianowicie, Kościół powinien zapewnić byt tym, których Bóg powołał do służby Bożej. Mają oni prawo do normalnego życia i korzystania z wynagrodzenia za swoją służbę w Kościele, podobnie jak mieli to zapewnione kapłani i lewici w Izraelu w Starym Testamencie. Tutaj, w wypadku tego tekstu, który przeczytaliśmy, dowiadujemy się, że taką potrzebę odczuwały również zbory chrześcijańskie na terenie Macedonii i Achaii. One, odczuwając wdzięczność, że poznały Słowo Boże dzięki chrześcijanom pochodzącym z Jerozolimy i z Judei, postanowiły te zbory wesprzeć. Materialnie, co było dla nich oczywiście wielką pomocą. Ale teraz popatrzmy na tekst zapisany w pierwszym liście do Koryntian i tam w rozdziale 9. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 9, i czytamy spory kawałek od wersetu pierwszego po czternasty. Cóż tam mamy zapisane? No to mniej więcej, co przed chwilą powiedziałem, że tak jak w Starym Testamencie kapłani i lewici za swoją służbę przy świątyni mieli zapewnione utrzymanie, które składał lud izraelski w postaci dziesięcin, tak w Nowym Testamencie ci, którzy zostali powołani do zwiastowania Słowa Bożego. Powinni być wspierani przez Kościół, aby nie mieli żadnych przeszkód w zwiastowaniu Słowa Bożego, w pełnieniu swojej misji ewangelizacyjnej. I oto w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale dziewiątym, czytamy. Paweł napisał: Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla Was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki? jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i kefas? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie? Czyj zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano, „Młocącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla Was dobre duchowa, dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli Wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawo do Was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. I teraz najważniejszy. Kulminacyjny tekst, który chciałbym przeczytać. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze służby świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pana, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Apostoł Paweł tutaj służąc słowem Bożym w Koryncie, a Korynt był, jak wynika z treści Nowego Testamentu, raczej trudnym zborem, konfliktowym zborem. Aby zapobiec niepotrzebnym niesnaskom, nie żądał wynagrodzenia za swoją służbę. Jego potrzeby pokrywały inne zbory, przede wszystkim zbory macedońskie. Tutaj apostoł Paweł zapisał, że jako apostoł ma prawo korzystać z tego wszystkiego, co korzystają w życiu inni ludzie. Paweł apostoł zapisał, że ma prawo jeść i pić, ma prawo dbać o swoje potrzeby, ma prawo zabierać z sobą żonę którą zabierali też z sobą inni apostołowie. Tutaj apostoł Paweł zapisał, że żołnierz utrzymuje się z żołdu, pasterz z pasterstwa, rzemieślnik ze swojego fachu, każdy się czymś zajmuje i z tego zawodu żyje. Podobnie i apostoł, który sieje słowo Boże, Przekazuje ludziom te dobra duchowe. Ma prawo korzystać z ich dobroczynności, z ich ofiarności, aby się utrzymać i móc normalnie funkcjonując opowiadać, nauczać pisma świętego, pozyskiwać ludzi dla Jezusa Chrystusa. I to jest zupełnie oczywiste. Paweł, nawiązując do Starego Testamentu, pięknie zapisał, w Starym Testamencie lewici i kapłani żyli ze służby świątynnej. W Nowym Testamencie Bóg postanowił, że osoby, które zostały powołane do zwiastowania Ewangelii, z tej służby żyją, mają się utrzymać. Kto tego ma dokonać? No oczywiście wierni, Kościół. Ma zapewnić swoim duchownym, swoim ewangelistom możliwość normalnego funkcjonowania i zwiastowania Słowa Bożego. W wypadku apostoła Pawła, który w tym czasie przebywał w Koryncie, jego potrzeby właśnie pokrywały zbory macedońskie. Ale jak to się ma do czasów obecnych? No w obecnym czasie adwentystyczni duchowni. Nie żądają zapłaty za swoją służbę od zainteresowanych Bożą Prawdą osób. Tych osób, którym służą, których odwiedzają, którym przekazują poselstwo zbawienia. To zbory Kościoła Adwentystycznego, społeczności adwentystyczne, oddając zgodnie z wolą Bożą dziesięcinę do skarbca Kościoła, Zapewniają duchownym wynagrodzenie, by mogli normalnie żyć, funkcjonować, wykonywać swoją służbę i swoje powołanie. Popatrzmy na kolejny zapis, który został zapisany przez apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian w rozdziale 11. A więc otwieramy drugi list apostoła Pawła do Koryntian i tam rozdział 11 którym od wersetu siódmego po dziewiąty Paweł napisał następujące słowa. Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam Ewangelię, inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną. By móc wam służyć. A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem. A więc widzimy tutaj, że w tym trudnym zboże, jakim był, była społeczność chrześcijańska w Koryncie. Paweł nie korzystał z ofiarności jego wyznawców. Sam pracował na swoje własne utrzymanie, jednocześnie wykonując Boże Posłannictwo. Oczywiście na pewno z tego powodu nie mógł w pełni działać, gdyby miał jakieś wsparcie finansowe, materialne ze zboru korynckiego, ale napisał że inne zbory, te zbory macedońskie, one go wspierały w jego aktywnej służbie bożej. A więc widzicie, idąc dalej, wierzący zboru Filipi zapewnili apostołowi Pawłowi wynagrodzenie za służbę misyjną w Tesalonikach, gdzie to jest zapisane, jest zapisane. W liście do Filipian, w czwartym rozdziale, i tam w od 15 po 18. A więc szybciutko otwieramy list apostoła Pawła do Filipian i w liście do Filipian, w rozdziale czwartym od wersetu 15 po 18 czytamy następujące słowa. Rozdział czwarty od wersetu 15 po osiemnasty listu apostoła Pawła do Filipian. Paweł zapisał. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi Przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A więc proszę zwrócić uwagę. Paweł wyraża swoją wdzięczność, radość pod adresem zboru Filipi, który wspomagał go w jego egzystencji, gdy zajęty był głoszeniem Bożej prawdy, przekazywaniem poselstwa zbawienia poganom zamieszkującym tereny Grecji. Pracownicy. Kościoła. Godni są wynagrodzenia za swoją służbę, którą pełnią dla Bożej Chwały i dla zbawienia innych ludzi. Wszyscy wierni, składając dziesięciny i ofiary, zapewniają w ten sposób właściwe funkcjonowanie struktur Kościoła. I teraz chciałbym odczytać zapis. Zawarty w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza, i tam rozdział 5 od wersetu 17. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 5 od wersetu 17 po 18. Piąty rozdział od wersetu 17 po 18. Paweł zapisał następujące słowa. Starszym zaś, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania, albowiem pismo mówi: Młocącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Ciekawa tutaj jest myśl. Paweł zapisał, że tym osobom, które Bóg powołał do służby w kościele, starszym, biskupom, pastorom, kaznodziejom, ewangelistom, należy oddawać no, jakieś poszanowanie, jakąś część. Za służbę, jaką wykonują, ale Paweł również nawiązuje do starotestamentalnych zapisów, że godzien jest robotnik zapłaty swojej, i młócącemu wołowi nie zawiążesz pyska. A więc sugeruje, że cześć, ten szacunek, jaki należy się osobom powołanym przez Boga do zwiastowania Słowa Bożego. Rozciąga się również na płaszczyznę materialną. Oni powinni mieć zapewnione przez Kościół jakieś wynagrodzenie, by mogli normalnie funkcjonować i całkowicie poświęcić się swojemu powołaniu. Jeśli oczywiście okoliczności są ku temu odpowiednie, bo załóżmy w czasie jakiegoś konfliktu zbrojnego w czasie jakiejś wojny. Kiedy wszystko się wali, struktury kościoła również są no, rozwiązane, no, sytuacja wtedy jest zupełnie inna. Każdy musi sobie radzić na własną rękę. Ale kiedy sytuacja jest normalna, kościół powinien zapewnić swoim pracownikom, swoim duchownym, normalne utrzymanie z tytułu tego, że zajmują się głoszeniem słowa Bożego. W XIX wieku przed naszą erą w Kanaanie Melchizedek był kapłanem Boga Najwyższego. Pamiętamy tą historię z księgi rodzaju. Jemu Abraham oddał dziesięcinę i myśli te zapisane są w księdze rodzaju, a potem powtórzone w liście do hebrajczyków. Popatrzmy na Księgę Rodzaju, czternasty rozdział i werset dwudziesty. A więc otwieram pierwszą Księgę Mojżesza, czyli Księgę Rodzaju, tam rozdział czternasty i w czternastym rozdziale interesuje nas werset dwudziesty. Czternasty rozdział i werset dwudziesty. Gdzie czytamy następujące słowa? I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Pamiętacie, że doszło do takiej sytuacji, iż najeźdźcy z dalekiej Mezopotamii i Elamu najechali dolinę Siddim, w której kwitły wysoko rozwinięte miasta Sodoma, Gomora, Bela Adma i Seboim. W Sodomie mieszkał Lot, bratanek Abrahama. Najeźdźcy, zdobywszy te miasta, zabrali jeńców z sobą, a wśród nich właśnie Lota z jego rodziną. Gdy Abraham się o tym dowiedział, zorganizował odsiecz, odbił jeńców i przepędził najeźdźców. Kiedy wracał z powrotem do doliny Siddim, na jego powitanie wyszedł prawdopodobnie nowo powołany król Sodomy, ale też wyszedł Melchizedek, król Salemu, który był jednocześnie kapłanem Boga Najwyższego. I tekst biblijny mówi, że kiedy Melchizedek błogosławił Abrahamowi, wskazując na to, że swoje błogosławieństwa zawdzięcza Bożej Opatrzności, wtedy Abraham oddał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Te sprawy omawialiśmy sobie w pierwszej części naszych rozważań dotyczących dziesięciny. Sprawa była tak ważna, że apostoł Paweł powtórzył ją. Nawiązał do niej w swoim liście do Hebrajczyków. I tutaj otwieramy list do Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków interesuje nas rozdział siódmy, i czytam werset od pierwszego po drugi. Siódmy rozdział od pierwszego po drugi: Tento Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego. Który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. I przeczytajmy sobie jeszcze wersety od czwartego po dziesiąty. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu. To jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę, był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie. A więc proszę zauważyć, Abraham oddał Melchizedekowi dziesięcinę. Apostoł Paweł, nawiązując do tego wydarzenia, odnosi ją do czasów Nowego Testamentu. My oddajemy dziesięcinę Chrystusowi, bo Melchizedek jest typem Jezusa Chrystusa. Melchizedek w jakimś sensie symbolizuje, reprezentuje, przedstawia Jezusa Chrystusa. Abraham. Oddał większemu od siebie Melchizedekowi, który był kapłanem Boga Najwyższego, należną mu dziesięcinę, na wsparcie dzieła bożego. I my również oddajemy dziesięcinę Chrystusowi na wsparcie dzieła bożego. Tutaj właśnie Abraham łączy dziesięcinę złożoną przez, przepraszam, apostoł Paweł, apostoł Paweł. Łączy dziesięcinę oddaną przez Abrahama Melchizedekowi z naszą dziesięciną, którą oddajemy obecnie na sprawę Bożą dla Chrystusa Pana. W czasach Izraela Starego Testamentu funkcjonowało kapłaństwo lewickie, wspierane przez naród z nakazu Bożego dziesięcinami. Kapłaństwo melchizedekowe, tak jak zapisał Paweł, przewyższa lewickie, gdyż funkcjonowało cztery wieki wcześniej. Poza tym patriarcha Abraham, przodek Izraela, a więc i Lewitów, oddał dziesięcinę Melchizedekowi. W obu systemach kapłańskich, zgodnie z przekazem Biblii, wierni składali Bogu dziesięciny i ofiary. Czy w obecnym czasie arcykapłańskiej służby Chrystusa w niebiańskiej świątyni składanie dziesięcin obowiązuje wiernych? Czy wraz z unieważnieniem kapłaństwa lewickiego także dziesięcina straciła swoje znaczenie? No raczej nie. Odpowiedź jest taka, że kapłaństwo lewickie przeminęło, ale te belchi zedekowe... Obowiązuje nadal, bo Chrystus pełni służbę arcykapłana w niebiańskiej świątyni, według porządku Melchizedeka, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. I tutaj popatrzmy na kolejne zapisy listu do Hebrajczyków, umieszczone w piątym rozdziale, i tam werset piąty po dziesiąty list do Hebrajczyków. Piąty rozdział, czytam od 5 po 10. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: Jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi, Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Za dni swego życia w ciele. Zanosił on z wielkim wołaniem i zełzami, modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Bardzo ciekawy tekst. Paweł wyraźnie pisze: Chrystus jest kapłanem według porządku Melchizedeka. Skoro więc Melchizedekowi Abraham złożył dziesięcinę. W obecnym czasie, Chrystusowi, naszemu arcykapłanowi, który pełni służbę naszego pośrednika, orędownika w niebiańskiej świątyni, powinniśmy oddać dziesięcinę. Popatrzmy na zapis szóstego rozdziału i tam werset dziewiętnasty i dwudziesty, gdzie Paweł zapisał: List do Hebrajczyków. Szósty rozdział, werset dziewiętnasty i dwudziesty. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Popatrzmy na zapis siódmego rozdziału, werset jedenasty. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? I od czternastego wersetu czytamy: Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą. Jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia, bo świadectwo opiewa: Tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. A więc bardzo tutaj mamy ciekawy zapis. Wszystkie te teksty z listu apostoła Pawła do Hebrajczyków wskazują na to, że oddawanie dziesięciny w obecnych czasach na sprawę Bożą, dla Bożej chwały i zbawienia mieszkańców Ziemi, jest jak najbardziej słuszne, właściwe, a nawet obowiązkowe bym powiedział. Bo tak jak Abraham oddał dziesięcinę Melchizedekowi, tak, my dzisiaj oddajemy dziesięcinę Chrystusowi, naszemu arcykapłanowi w niebiańskiej świątyni, bo Chrystus jest arcykapłanem według porządku Melchizedeka. I dlatego, jeśli wtedy w kapłaństwie Melchizedekowym dziesięcina była aktualna, tak i dzisiaj. W Chrystusowym kapłaństwie, które jest kapłaństwem melchizedekowym, dziesięcina nadal jest aktualna. A więc Chrystus jest kapłanem według porządku Melchizedeka, czytamy. To jest wyraźnie przez apostoła Pawła zapisane. Bo Melchizedek był królem i Chrystus jest królem. Lewici nie posiadali władzy królewskiej. Dalej czytamy, że Melchizedek był przed Lewim podobnie Chrystus jest przed wszystkim od wieczności. Dalej, tak jak zapisał Paweł, Melchizedek był kapłanem i Chrystus jest kapłanem. Jest to oczywiste. Ale nie tylko apostoł Paweł pisał na temat dziesięciny. Możemy odnaleźć ciekawe zapisy, ciekawe świadectwa dotyczące ofiarności no i w ogóle idei dziesięciny, wspierania Bożego Kościoła, właśnie w pismach apostoła Jana. Chciałbym, abyśmy teraz otworzyli trzeci list apostoła Jana, który znajduje się w końcowej części. Nowego Testamentu. I tam w trzecim liście apostoła Jana przeczytajmy sobie dwa wersety, właściwie trzy od piątego po ósmy. Umiłowany, pisze Jan, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom. Którzy złożyli świadectwo przed Zborem o miłości Twojej i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Bardzo ciekawy zapomniany zapis mało znany, rzadko cytowany, a jednak tak ważny w kwestii dziesięciny ofiarności i materialnego wsparcia Bożego Kościoła. Co wynika z tego zapisu? Trzeciego listu Jana napisanego do umiłowanego Gajusa. Otóż chrześcijanie w pierwszym wieku, byli bardzo misyjni. Wielu z nich poświęciło się służbie misyjnej, jako wędrowni kaznodzieje, ewangeliści, nauczyciele, misjonarze. Zwiastując Ewangelię Poganom odwiedzali także zbory chrześcijańskie, w których usługiwali nauczaniem i swoimi doświadczeniami. Odwiedzali oni również zbór Gajusa, który ich wspierał i gościł. Apostoł Jan pochwalił za to Gajusa, Zalecając mu, aby ich wspierał, a nawet odpowiednio zaopatrzył na dalszą drogę. I widzicie, ten fragment Nowego Testamentu jest zapomnianym i rzadko czytanym zapisem dotyczącym wsparcia osób powołanych do służby w Kościele. W Kościele apostolskim wsparcie dla apostołów i wszystkich ewangelistów przyczyniło się do tego, że mogli oni wykonywać swoje zadania. Dzięki temu za jednego pokolenia chrześcijaństwo rozwinęło się po całym antycznym świecie. Miliony się nawracały, a zbory wyrastały jak grzyby po deszczu. Według Bożego Rozporządzenia dziesięcina jest minimalnym wsparciem misji Kościoła, obowiązującym wszystkich wiernych. Doszliśmy do końca naszego rozważania. Pragnę przypomnieć wszystkim: jeśli ktoś chciałby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, proszę do nas napisać. Drogą mailową, drogą elektroniczną, ten wydruk Wam wyślemy. No i oczywiście, też chcielibyśmy poprosić o Wasze wsparcie. Jeśli ktoś chciałby złożyć na sprawę Bożą swój dar, swoją dziesięcinę, a nie jest zdecydowany, nie wie jak, gdzie, komu i kiedy, to proponuję uprzejmie, aby dokonał wpłaty na nasze konto podane pod dzisiejszym materiałem, aby wesprzeć naszą działalność ewangelizacyjną którą pełnimy ku Bożej chwale i dla zbawienia wszystkich, którzy chcą słuchać nas na kanale YouTube Adventyści Kalwaria Zebrzydowska. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia na kolejnym biblijnym programie.